Już ubiegłoroczna edycja kina pod gołym niebem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Widzowie oglądali na Placu Tysiąclecia kilka filmów. Tym razem będzie podobnie. Chrzanowski Telebim zamieni się w ekran kinowy, a pierwszym tytułem będzie Gran Torino. Wyreżyserowane przez Eastwooda dzieło opowiada o problemie imigrantów z Azji, którzy naruszają spokój weterana wojennego Walta Kowalskiego. W następnych odsłonach kina plenerowego obejrzymy dwie polskie komedie – Seksmisję oraz Poranek Kojota. A w sierpniu zobaczymy nagrodzony Oscarem film Slumdog – Milioner z ulicy. Zakończeniem letniego kina w Chrzanowie będzie wieczór filmowy w Sztuce. Wstęp na kino plenerowe jest bezpłatny, seanse w kinie Sztuka będą biletowane. Dokładny repertuar jest dostępny na stronie Moxir.